prezes Stowarzyszenia Miłośników Wojsk Polskich i Radzieckich Miasta Szczecinek, Białko Cezary, w stopniu, to jest kontradmirał floty bałtyckiej. Tak jak co roku, dzisiaj jesteśmy na paradzie na cmentarze wojenne w Bornym Sulinowie i w Szczecinku i zajeżdżamy pod ratusz jak co roku, żeby po prostu ludność mogła zobaczyć różnych wojskowych. To można tutaj przebierać w mundurach, tak jak Państwo mogą się domyśleć, że po prostu jest tutaj duża gama mundurów współczesnych i do poczasów nawet I wojny światowej. Dzisiaj, tak jak wcześniej wspomniałem, składamy hołd żołnierzom polskim i rosyjskim i niemieckim też, wszystkim, którzy przelali krew na tych ziemiach. To jest złożenie naszego szacunku, hołdu. No i teraz właśnie wróciliśmy spod cmentarza, jesteśmy na naszym ratuszu. Tutaj kapela odegra piosenki wojskowe i wracamy na obóz w Bornym Sulinowie. Jak wygląda obóz? Jak co roku? Jest już około 4000 samych zarejestrowanych uczestników. Także no, masa ludzi przyjeżdża z całej Polski, z Europy można powiedzieć. Także można polecić to na przyszłość, żeby po prostu jak najwięcej ludzi może zobaczyć różnoraki sprzęt. Naprawdę w tym roku są wojska pancerne, są czołgi, także naprawdę no, jest dnia mało, żeby wszystko zobaczyć.